Witamy Was serdecznie. Hello! Hello! Następny vlog z Bodziem, następny dzień. Co tu, następny. Bodziu, robisz? Teraz tu dokręciłem. Tam zabezpieczyłem już, bo patrzyłem w środku, w jakim stanie są satelity, spożnie satelitów, podkładki te. Wszystko jest ok. Odniosę klucz, żeby mi tu się nie ten. I będę zabezpieczał górę teraz. Mechanizm różnicowy przedniej osi. I teraz będę zabezpieczał górę i będzie gotowe. O, łożyska nowe, nie? Jak już pisał w komentarzach, widać, kto się zna, jak już to kompleksowo. No prawda, wszystko, będzie cały przód zrobiony, nie? Ale to na razie zdejmę, bo może mnie odskoczyć czasami. Mm-hmm. Czujnik, przecinaczek. Zabezpieczę to, ale kurde, to chyba głowica już mi się dawno zawierzała. A, głowica, no. Jo. A teraz korpus, nie? Cały korpus mi się zagrzał. Ale nie będę tutaj się wywalał kołami do góry i leżał, nie? Kurczę. Co tu będzie? Bodzio zagrzany. No tak nie, na wyrost jeszcze nie, nie mam mokrych pleców, ale za chwilę bym miał, nie? Bo się trzeba ruszać! Podkładki jeszcze dobre były, to zostawiłem te. Nie będziemy się tukać, jak to się mówi. Wulgarnie. W innym miejscu przypadło zagięcie, jak pierw w niektórych. Teraz ja używam takiego tępego tego, żeby przecinakiem nie dobijać, bo można naciąć, nie? Tępego motuszka. No. Końcówki młotka, a jak się ma co innego, to może być też, nie? Dobra, jeszcze chcesz coś powiedzieć, bo ja wyłączę to klepanie. Bo co? Tu było, ktoś miał zagięte jeszcze tak, nigdy się nie zagina jeszcze tu, bo tu potem nam odejdzie, nie? Ja to tego nie przybiłem, to już tak było, także to jest doklepane, ale to było jeszcze więcej, nie? Tak się nie robi. Jeszcze górę zaginać, nie? Bo to nic nie daje, wtedy odejdzie ta boczna płaszczyzna, odejdzie i tyle. Dobra, to by było jedno narzędzia na bok, bo będziemy co innego robić. O! Co tam na wózek do wnuków, o! A nie, do wnuków jest ten. I teraz to. Tak zwany atak. Tu też będę łożyska wywalał. Jak wszystko, to wszystko. Nie ma zmiłuj. Tu już mam rozkręcone, bo chciałem zobaczyć, w jakim stanie jest ta pomocowanie osi przedniej, czyli rowa na zemering nie ma. I Michał tu zawiózł do tokarza, bo było tak obrobione, że szok, a wymiar jeszcze złapie, nie? Po prostu nie obrobione od zemeringa, tylko obróbka. Normalnie tak jak jakiś drobniutki gwint, nie? To jest do wywalenia. O, już przy okazji, bo tu zrobiłem kiedyś, czy ktoś zrobił, już nie pamiętam, ale to jest złom. I teraz... Nie mam prasy, już mówię nie raz. I nie piszcie, że tu coś uszkodzę, że coś walę tym. Nie robię od dziś. Także... To jest młotek taki plastikowy. No i tu jest kilka takich. No, ale ja mówię o tym. No.
Nie mówię. Tu się nic dobrego nie stanie od młotka. Na razie jakąś brudniejszą przekiwam to. No to musiałeś psa uspokoić. Ja tu wyjmuję, to wiadomo, no, co się robi, nie? Nie wypuszczę ich tam, niech sobie chodzą, bo szczekają. Wyjmuję to. Zaraz przyjdę. No. Teraz. No jestem z powrotem. No, Petitek nie lubi być sama, nikogo w domu nie ma. Michał na polu. Nawóz sieje. Mariusz. O, za siebie. Mariusz w pracy. Marek z Kasią też ich nie ma. No i, a piesek nie lubi być sam. On jest już dosyć stary, ale już przyzwyczajony. Ale już nie miał takiego doła, że szczekał. No, ale jak chyba szczekał? W tym roku pierwszy raz. No szczekał i szczekał, że sam siedzi w chałupce. No, no sam, no siedzi z drugim pieskiem, ale... No. No, że nikogo, nie ma człowieka. Teraz będę dmuchał agromazury. Że nie ma człowieka. I kto to pisał? Lesiak też pisał. Dmuchaj, dmuchaj. Chciałam pokazać, jak Bodzio dmucha sam z tamtej strony, ale za późno. Za późno, wszyscy po ścianie. Tak. Nie dokręciwszy. Oczywiście trzeba wszystko wyczyścić, nie? Brzegi, wszystko. Ramki, bo łożysko dochodzi. W ogóle nie może być syfu tam takiego sprzed wojny na przykład. Bliżejsze do mnie. No panowie, co tu się może stać od tego? Ja myślę, że nic dobrego się nie stanie. To musi tak daleko wejść, czy tak w ten rant? Nie, jak będzie metaliczny głos, to jest dość. Aha, jednak musi tam dojść do... Nie, nogami. Stop miększy od żelaza, tu nic dobrego się nie stanie przez użycie tego. Ty Bodzio, pukasz i pukasz i stukasz i stukasz jak taki kowal. Dzięcioł w drzewno puka. Puku, puku, puk, nie? Czy coś takiego? Nie, trochę inaczej było, ale już nie będę śpiewać tego. Wiem, o co chodzi. Było jeszcze, dziewczę płakało. Aha. No. I co teraz tu? Teraz łożysko, czyli resztę łożyska, o, czyli koszyki. Ten za krótki. Jeszcze jedziesz z saneczkami? Tak. Ja
będę świat sankami. Masz za mało śniegu. Sanki dzwonią. Jo, za mało, by się też trochę przydało, nie? No. Sucho jest. Nie, bo jest takie ocieplenie klimatu, że na pewno ludzie, nie. Sucho. Że szło. Wczoraj trochę chciało naskropić, nie? Ale no. Się skończyło, na kroplach. Dziś miało padać cały dzień. Ale słońce świeci. Ale no słońce i... O, zaopatrzenie chyba przyjechało. O! To Michał nie był na polu teraz, on już nie, przyjechał z pola. Nie, poszczoty był. Bo zabrakło mi... No, bardzo on tu ma. Siema. Masz z reklamacji, ale cześć, tam tego Michał. Nie robili. Cześć, widzę. To jest inne. No tam tego nie robili, bo tam coś się pasowało i nie. To jest też gecko? Masz nowy. Czy inny? Z reklamacji przyszło. O, nie? Ktoś pisał jakiś widz. A teraz poczekaj jeszcze. Masz szczotkę taką? Chciałeś? No taką. I tak inny. A takie nie chciałeś, ale chciałeś skręcone, a innych nie było. No to wiem. No to dobra, to niech jest. To wiem ci taką, nie? To najbliżej do czołowo gdzieś tam przejadę. No. I chlebek. No i chlebek jest. Ale to nie jest gecko teraz. I teraz macie tu rureczkę, że ci sobie będziecie. Widz pisał, że ma od 3 lat 30-tonową firmy gecko, nie? Dobra, ja idę dalej. No, cześć. Mhm. Albo cześć. Zostawię ci to, zaniesiesz chleb, to idę się dalej nawozy. No. Michał się je nawozy. Nawozy. Perkinsem rozsiewam nawozy i teraz miałem 1800 kg na raz. W rozsiewaczu. I dał radę, po radce. Ale wreszcie ma czerwce było, nie? No. Sobie mieszam. Tylko mogę wam razem tutaj pokazać z daleka, o. Ja cztery nawozy stoję razem. Weź może kamerkę sobie, GoPro. Z no, domu. Może coś, coś razy, będzie nie? Nagrane. No. Wezmę GoPro. Pa pa. Pa, 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 pa. Do następnego z Michałem spotkania. Idź dalej, bo tu wieje. Widz pisał w komentarzach, że jest zadowolony z trasy gecko. Dobrze mówię chyba. No, chyba tak. Mhm. I ma 3 lata, 30-tonową i super. Ja miałem takie coś, kupiłem w starym roku, jak był... Koniec tamtego roku. Jak był tego Andrzeja rozrzutnik obornika robiony, no to po prostu jak wyjmowałem wałek łożyska... Ale rozrzutnik był w tym roku, nie? Tym, no. Teraz niedawno, no to no, wiecie, nie? Niedawno. Szczepiłem to, żeby te po prostu ramę aparatu tego wyrzucającego wałki, żeby mi się nie rozlazło. Chciałem to ściągnąć, jeszcze nie miałem, jeszcze zwisało, raz pociągnąłem i tu się wyciągnęło. Tutaj, w tym gecko. Miejscu, nie? No. W tym. Nie tutaj, oj, bo, nie tu, bo tu jest taki nie sam, z nie? I na reklamację miało iść, a teraz tu nie pisze gecko, to jest co innego, zobaczymy. No bo nieraz takie małe główienko się przyda, nie? No to sobie kupiłem, nie? Ale to jest zwiniany ze sklepu, nie z marketu, nie? U nas od tutaj takiego. I no i teraz Michał to przywiózł. 2 tygodnie miało być to reperowane. Widocznie stwierdzili może, że jakaś feler fabryczny się pojawił albo coś. No nie? Może tak. No. Teraz muszę sobie włożyć, ale... Co tutaj chcesz włożyć? A, nie wiesz co. Masz powoli sklerozę, tak więc, że wiecie. No, ja mam sklerozę jak smog. Aha. Nowe to. Przystawki. Nie, żartuję, nie? Ale niech uważa. Trzeba go troszkę tutaj podsemo, bo już kurczę coś zapomniał, dopiero by było. Coś tam pasuje, jo. Nowy orient, nowa ta przystawka, no bo tu wyłupane było. No wyłupane to już wszystko ale nowe. To ja schowam jeszcze sobie. Jo, schowaj sobie, a już odłożyłeś je do tego. Schowam to. Nie? To jest w razie W, nie? Michał pojechał. Pojechał. I no dym, ten kurz. I no kurz poszedł. Ciągnik główny ma odpoczynek teraz. Pracują ciągniki pozostałe. A jak jeszcze będzie mało... Zobaczcie, zobaczcie, co tu jest. No tutaj... Jeszcze będzie mało, to... Przodu nie ma. To złożymy raz, dwa, jeszcze dwa i jedziemy ile wlezie. Ile wlezie. Robota musi, chociaż pusto będą latać, ale będzie ryczyć musi tu. O, ryczeć. Teraz nabiję sobie najpierw zamering. Najpierw zamering. Aha, tu jeszcze witrę, bo tu coś jest. Nie, ja już tu wycieram.
O-ring mam. Tu był silikon wewalony, nie wiem po co, jak tu jest o-ring. Może żeby nie rdzewiało, może bym też dał, co? Żeby powietrze nie chodzi, nie dowiśło. Jak myślisz, no, że tak tutaj myślę, uszczelnić żeby, trochę silikonem, to... Bo może płaszczyzna nie dolegać, a tak to już się nie będzie utleniać w środku. No lepiej nie? Może tak, nie? No bo uszczelnienie robi ten, za uszczelnienie, no. Ten zemer i ten o-ring, nie? No. Ale może lepiej, jo. Jak już jest rozebrane, to wiesz. Teraz płytki kawałek. Teraz widzicie, Bodzio ma tutaj prasę. No. To żeś nawet nie wiedział, że ty masz. No ja już tu robię wałki nieraz, ale... ale te... O, na wymianę. Bym miał prasę, to bym sobie... To ręczą chociaż sobie muszę kupić, tą zębatą, nie? 3 tony albo 2 do takich rzeczy. I co? Jest, tak? No, weszło? Teraz jeszcze mniejszy. Tu leję jakąś dam. No ty jeszcze coś będziesz szukał. Nie, już mam znalezione. I teraz przez tu leję do końca, nie? Bo to mi chodziło, żeby to równo złapało. Macie jaka prasa. No prasa jest normalnie szalona. Superowa. Tylko równo tam weź. Jeszcze będzie bliżej, to sobie ustawię. O. Chodź Doni tutaj. O, teraz Boni. Boni i Doni i Nuka. To jest Nuka. To jest Doni. A ten jest od pusi. Tak, to, ten jest od pusi. Psy zeżarły pusie. Nam. Psy zeżarły nam pusie. A to jest Boni tutaj idzie. Ona ma taki krótki ogonek, z takim się urodziła. I wiecie, że tamtą właśnie z tym krótkim ogonkiem sama osobiście wykarmiłam. Bo weterynarz mówił, że nie przeżyje. Weterynarz mówił, że nie przeżyje strzykawką. Z mlekiem normalnie grzała mleko z Biedronki. Ludzie. I przeżył kotek. I zobaczcie, jaki duży kotek już jest. No, i przyjechał ten weterynarz, zobaczy pan kotka. O, ładnie. Ale to jest ten, co ten. Co pan mówił, że on nie przeżyje kaplica, tego. Nie? No bo no. Matka się go wyrzekła, no. Potem pusia go bo przygarnęła. U weterynarza byłam na krople do oczu, no. Nie? Bo miał straszne takie oczy, no. Wiecie, no zaropiałe za a tego, zapyziały taki znajoma był. Znajoma taka była i mówiła, że sterylizować koty to się nie kontaktują wtedy z drugimi, ale u nas tu są takie psy, co zżrą koty, a kot ucieknie i już jest zarażony. No. U nas nie, o. No przyłażą owce. Tutaj, to jest właśnie to ta... Jest krótki ta Boni, Boni, która własnoręcznie moimi ręcami i w nocy, i poprzez ja nie spałam, nie? Co no. Chwilę, no jak do dziecka, i jeszcze nawet częściej. Rzeczniki praw zwierząt powiedzą, że maltretujemy mama za krótki ogon. No. Tak samo jest z tak się urodziła na fermie. Tak jak się matka urodziła. Czyści od łożyska, przez przypadek użre nogę małemu. No. I to już nie będę i, a tak samo mogła też i odgryźć, no. Nie? Bo był zaplątany może, nie? I miałczał ten kotek, i miałczał w piwnicy, nie, czy w chlewie, to w piwnicy to już było, bo no jeden, ja był, wiem, chlewie, jeden był w chlewie, drugi był w piwnicy, nie? Tymi kotami. Jo. Jeden nie przeżył, a właśnie Doni to przeżyła wszystko i zobaczcie, jaki już jest duży kotek. No, ta pusia jeszcze miała swojego i ten, a w zimie musieli te psy zasnąć. Co Doni? No, Boni raczej, Boni ty jesteś. Boni i Doni. Jakiś... No co, mordka moja. Albo jakiś wiatruszkowiec. A jestem jak twoja mama, nie? Mówię, no. Jakiś wiatruszkowiec, wiatruszy. No, co? No ze mną spała w łóżku i wszystko ja miałam. Tylko mleko podgrzewaliśmy, nie? Jo. Teraz jeszcze już lata. Jeszcze dobrze, że był prąd tańszy, bo musiałaś świecić, nie? No. Co? Jeny. A, jeszcze olej. No. Tutaj olej miałem. To Bodzio robi dalej. Gdzie mamy nowotwory tutaj, tu.
Każdy kot na wagę złota, jak nam tutaj psy żrą. No albo mówię, teraz mnie tak przyszło na myśl, może ktoś z wiatru wydali sobie. Samochody strzelali, tu w radiu raz słyszałem. Jakiś osioł. Nuka, tutaj Nuka jest od znajomej, bo też ją gdzieś tam znalazła. A wiedziała, że tutaj my mamy gospodarstwo, potrzebujemy. Boże, tylko żeby to się już skończyło z tymi psami, bo... I co, teraz skręcasz. Skręcamy. Skręcasz. I będzie następne zrobione. Mechanizm różnicowy jest. To jest, zwolnice są. A tak będzie, tylko po prostu tu jeszcze ten zabierak do przedniej osi brakuje, bo miał, no mówię, obróbka zła była, nie? Takie niewypolerowane, nie wygładzone nawet, bo polerować to nie trzeba. Jak dobrze to karnio się obrobi, to nie trzeba polerować, nie? Mhm. A to było normalnie rowki takie, nie? Takie fazy, od początku do końca. Masz czyste ręce teraz? Jak ksiądz na mszy normalnie. No, żeś zrobił tutaj. Słuchaj, teraz weź tutaj. Załapię, żeby mnie to nie zginęło. To aha, to załap. I dostaniesz, słuchaj, a potem teraz. To odłożę, bo to coś tutaj się kroi mi tutaj. Jedno jedzonko. Jedzonko? Weź jedno. A, i czaszka w kubeł, tak? Tak. I zapchaj sobie dziób. No. I siedź cicho. Tak, bo musisz, co będzie teraz? No bo musisz uszanować trochę widzów, a nie zawsze pukasz coś albo coś, jak ja chcę przeczytać. Ja teraz chcę mu przeczytać pozdrowienia. No, to czytaj. Ciąg dalszy. A ja się czuję jak przed Bożym Narodzeniem, tu, tylko bez fotela. I się uspokój na chwilę. Dziobunku. No kurczę, ja muszę się skoncentrować. Wiesz, że niektóre są ciężkie takie nazwiska, nie chcę poprzekręcać. No i bardzo przepraszam jak za to. Jak się skoncentrować, to może widzę, bo on jest skoncentrowany. Jezu. Gdzie ja mam? Nie, no. Tu. Nie, nie będziesz pokazywać chyba jak żrę. Żadnym szerze. Tak, pozdrawiamy Jarka Rosłaniaka, Wojciecha Ligęzem, przepraszam. Już, przestań machać. Chciałbym to zrobić ręcznie. Dobra, machaj sobie. Poczekaj, ja jedną ręką spróbuję, tak? Wojciecha Ligęzem, Pawła Polańskiego, o. Łukasza Wojtkowiak, Sławka. Sławek ma tylko nick, w nick. Mario W. Łukasza Górskiego, Bartłomieja Szulc, Kazika Zacha. Piotra Dobosz, Łukasza Artrahamowicza. Wtedy wychodzi na to, bo jest końcówka. Może się nie odmienia, to czytaj tak, jak jest. No, Rafała Książek, Kazika Zach. Bo właśnie najgorzej jest właśnie z tym odmienianiem. Najgorzej jest z odmienianiem. Bo wtedy mogę źle odmienić czasami, nie? Boże, teraz co to będzie? This big. Super Agro Ursus, Mafię Kamis i Andrzeja JCB. O. Tak więc pozdrawiamy was wszystkich. Tak. Bodzio, teraz machaj. Teraz machaj. A nie, żebyś mnie rozpraszał, ty. O. Co o? No, macham. No ja machaj. Nie rozpraszywam. Dziękujemy wam wszystkim. Następne pozdrowienia będą, ciąg dalszy nastąpi. Kto chce, niech tutaj nadaje. Już niektórzy pisali, że chcą, tak więc, że listę zrobię następną.
A na razie wszystkim dziękujemy za wszystkie komentarze, za życzliwość, za wszystkie subskrypcje, tak, za życzliwość, za wszystkie komentarze, ten rzęd za miły i za, no nieraz no i taki... za komentarze. O. No, tak, dziękujemy, że jesteście z nami. No i Bodzio sobie zje, za chwilę zje. No i koniec, i żegnamy się z wami. Do następnego vloga z Bodziem. No, teraz będę czyścił co innego, to nie będziemy... Bo mnie kamerkę, ja wtedy muszę czyścić kamerkę. Składania już dziś nie będzie. Żeby... A trochę pracy mam w domu, jeszcze kamerkę czyścić, to już za dużo. Ja domu święta. Jeszcze nie mamy jeszcze domu zamkniętego przez lockdown, także możemy iść nawet. No. I do garażu, i do tego. Ja. No. Tak więc trzymajcie się. Na razie, bye bye, nara.